Dobry wieczór Państwu. Pełny dom przy Łazienkowskiej 3. Dom rzecz jasna Legii Warszawa. Trzecia runda kwalifikacyjna rozgrywek Ligi Konferencji Europy. Legia Warszawa, Austria Wiedeń. Dobry wieczór mówią. Robert Podoliński. Mateusz Borek. Głos ma Czesław Niemen. Plavotića. Wiem, że no żałowałeś, że go nie ma w wyjściowym składzie. Tymczasem Legia bardzo dobra. Pierwsza okazja gospodarzy. No i tam do lewej strony do Pankowa. Widz i znowu Prac. Huskowicz ruszył w kierunku Tobiasza. Eliti. Pusta bramka. Widz jeszcze dogranie. Niestety, ależ błąd. Katastrofa na początku tego meczu. 11 minuta spotkania. Legia przegrywa przy Łazienkowskiej. Nie znalazł Josue. Fenomenalnie teraz Josue. Bez przyjęcia do Wszołka. Pole karne. Odskoczyła troszkę Pawłowi. Piłka Frychtl. Miał problemy. Popełnił błąd, ale piłka jednak nie wpadła do bramki drużyny ze stolicy Austrii. O Holanda z Australii. Kiedyś mieliśmy Francuza Blancharda, który występował w Champions League. Po prostu to były inne budżety. Ale uwaga. Gruber, Huskowicz. Mamy szczęście. Jeszcze Kun tutaj nie dał rady. Dośrodkowanie Randtla. Wciąż Austriacy, znowu błędy, przyblokowany strzał Grubera. Ruszył Ribeiro, Kun do Kuala, teraz bardzo ładne przekazanie, Ribeiro, Wszołek broni Frychtl, ale naprawdę ta akcja Legii mogła się podobać. I Rafał Augustyniak, jeśli jest średnio w środku, jeżeli nie są w stanie wziąć piłki, albo nie mogą, bo bardzo blisko nich trójka graczy środka pola, no to Rafał Augustyniak pokazał po raz kolejny tą swoją wartość dodaną, wyprowadzenie piłki, to, że grał kiedyś na pozycji numer 6, jak groźnie z przodem do bramki rywala, zobaczmy. Austrii Wiedeń w tamtym sezonie wystąpił w tym pierwszym meczu z Banja-Luką, znowu strata, zobaczmy, ależ teraz okazja, jeszcze jeden blok po strzale Pocmana. Natomiast Gruber ma pretensje o takie rozegranie tej akcji. Dobra decyzja arbitra. Dobrze w ruch wygrają. Każde rękami gra dobrze. Huskowicz. Pocman. Teraz swobodnie. Lewy wahadłowy. Pocman. Wydawało się, że kolejny korner. Jeszcze Braunöder. Elitim. Nie koniec akcji Austriacy. Huskowicz. Teraz dopiero zasygnalizowane zagranie ręką. Dla Tabakowicza i stąd za taką sumę transferową ten piłkarz po prostu mógł odejść ze stolicy Austrii. Wszołek. Czy jest rzut karny? Arbiter to widzi z bliska. Arbiter ma do akcji parę metrów. Arbiter pokazuje bardzo plastycznym ruchem, że nie było rzutu karnego. Ale szkoda. Paweł Wszołek zrezygnował w ogóle z pościgu za piłką. Bardzo dobrze zblokowany przez Holanda. Braunöder na prawą stronę do Grubera. Gruber jest już w polu karnym. Legii. Gruber do lewej nogi. Gruber zamieszanie. Szczęśliwie ta piłka jednak omija bramkę Tobiasza. Ależ to jest otwarte spotkanie, no, ze średnią defensywą w wykonaniu gospodarzy. Tutaj spodziewałem się bardziej młodszego, ale zobaczymy. Może Kun. Dobrze tam blokował. Pocman Wszołka. Jeszcze Austriacy. Popracowała Legia. Beckhardt. Znowu piłka przechodzi dobre pół metra nad jego głową. Piłkę przy nodze przez 70 metrów. Natomiast to jest piłka... Ale teraz zaczekajmy. Bardzo dobra interwencja. W ostatniej chwili Handla wybijał tę piłkę. Do szybkiego ataku. Josue. Pięta jest. Optymistyczny. Tyle, za dużych szans powodzenia nie było. Jak wyglądają w zadaniach defensywnych piłkarze ofensywni Austrii. Widz do Grubera. Gruber. Wróci piłka do Widza. 4-5 Austriaków. 16 Tobiasza. Jeszcze wrzutka. Tobiasz. Troszkę takie nerwowe wybicie. Braunöder. Huskowicz. Polster. Polster. Wciąż Polster, kapitalna wrzutka, 0-2. Ale fenomenalnie dośrodkował Polster, a Huskowicz, ten młody chłopak, bawi się przy Łazienkowskiej. Żeby było ciekawie, no nie ma prawa chyba tam powalczyć o dośrodkowania. Może jeszcze tutaj znajdą, chociażby kontaktowego gola. Baku, 87 minuta, jest wrzutka, szansa, gol! Jest bramka na 1-2.
jest koniec. Ostatni gwizdek Francuza przy Łazienkowskiej w pierwszym meczu trzeciej rundy kwalifikacyjnej Ligi Konferencji Europy.